Przejechaliśmy parę kilometrów do następnej stacji pomp, stacja pomp Stankowo. Jest! Tak wygląda nasze ukochane jezioro Drużno. Jest to jezioro atroficzne i ono jest faktycznie bardzo zarastające, częściowo bagienne. Tym niemniej jest to siedlisko kilkuset gatunków ptaków wodnych, drapieżnych, małych, dużych. Gniazduje to orzeł bielik, gniazduje rybołów, gniazdują błotniaki, mnóstwo siewkowatych, łabędzi, czaple siwe, czaple białe. 600 gatunków, nie będę wszystkich wymieniać. Warto przyjechać. No, trzeba powiedzieć, że jak się tu sprowadziliśmy 9 lat temu, to co, przez 3 lata szukaliśmy jeziora. Znaczy, wiedzieliśmy, że ono jest. Nawet wiedzieliśmy, jak do niego w miarę dojechać. Co nie zmienia faktu, że uzyskiwaliśmy bardzo rozbieżne informacje od sąsiadów, że a pojedźcie tędy, a pojedźcie tamtędy, a wszędzie chaszcze większe od nas. No i w końcu jakieś 2 lata później, po długich poszukiwaniach, przedzieraniu się przez dzikie zarośla, znaleźliśmy to jezioro. No jest cudne, no. Pachnie jak... Znaczy, kaczeńce niestety właśnie przekwitły, ale wyobraźcie sobie ten dywan żółci jakieś 2 tygodnie temu. To naprawdę wygląda bajkowo. A tam siewka lata, zaczyna piękna. Tam lata siewka gdzieś, jak Kasia tu, mówi? Tu lata siewka. Jaka siewka, to już nie powiem, bo na tyle nie rozróżniam. No, tu bardzo łatwo. Jakiegoś myszołowa, orła. Orzeła. Orzeła znaleźć. Znaczy się nie orzeła, bielika. No. To nie orzeł. To jest bardzo rybne jezioro. To jest podobno najbardziej szczupakowe jezioro w Polsce. Zdarzają się tu prawdziwe potwory. Ludzie potrafią tu naprawdę świetne okazy złapać, tylko jest problem. Nie ma miejsca na brzegu, z którego można by łowić. Ludzie wynajmują jesienią łódki. Płacą tam chyba 150 zł za dzień. I ich problem polega na tym, że można złowić, powiedzmy, chyba, o ile pamiętam, 2 szczupaki w ciągu dnia, a 2 szczupaki to oni potrafią złowić po 15, po pół godzinie. No i co dalej? Właściwie trzeba wracać z powrotem do bazy, bez sensu. Bardzo niegościnne jezioro. Ale bardzo piękne. I zamierające. W ogóle mamy taki pomysł... Zamierające czy nie zamierające, bo nawet jak ono się miejscami zamienia w bagniska, jest bardzo, bardzo bogate przyrodniczo. No ale tak jak wszyscy sobie wyobrażamy jeziorko, to nie odpowiada temu wyobrażeniu. No, pokąpać się tu nie da. Nie da się tu pokąpać. Mamy taki pomysł w przyszłym tygodniu, żeby pokazać Wam to jezioro od strony wody. Wynajmiemy kajaki w Elblągu i postaramy się przepłynąć... Jak to się tam nazywa? Najpierw rzeką Elbląg. Najpierw rzeka Elbląg, potem od rzeki Elbląg wpływamy już na kanał Elbląski i kanałem Elbląskim do jeziora Drużno. Tak, a z jeziora Drużno chcemy się wbić w naszą rzekę wąską i dopłynąć do domu. Co jest mało prawdopodobne, bo w tej chwili ujście wąskie jest raczej zarośnięte tak, że go nawet nie znajdziemy. Ale będziemy je eksplorowali. Nie boimy się niebezpieczeństw. No ja widziałam, jak to wygląda w sezonie, jak jest zarośnięte z wody, jak pływałam z naszą policją przed ostatnimi szlifami przewodnika kajakowego. No i wyglądało to dramatycznie. No, to wygląda groźnie, niegościnnie, bagnisto. Cudownie. Zielono. No tak sobie. Cudownie. Zdania są rozbieżne. Podpiszemy protokół rozbieżności. Na razie.